Witajcie, kochani. Chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić bardzo ciekawą, choć mało znaną w Polsce metodą budowania domów i innych budynków, zwaną timber frame. Jest to budowa na ramie konstrukcyjnej. Bardzo znana metoda na zachodzie, na wschodzie, w Stanach, Japonia, wszędzie, ale nie u nas w Polsce. Tutaj możecie zobaczyć na tym zdjęciu typową ramę domu dwukondygnacyjnego. Jak możecie zauważyć, jest tu użytych znacznie mniej drewna niż w typowym domu, dlatego że są tu użyte bardzo grube belki łączone na wpusty, zabijane klinami. Taka rama staje się niezniszczalna praktycznie. Taką ramę możecie obudować z zewnątrz, zostawiając ją całkiem w środku lub częściowo obudować z zewnątrz i w środku i po prostu środek zostawić sobie widoczny. Wykończenie może być typowe jak w każdym domu, lecz równie dobrze możemy zrobić bardzo zdrowy, ekologiczny, oddychający dom. Dom, którego nie będzie się imał grzyb, jeżeli zastosujemy w nim tynki wapienne i nie zatkamy przede wszystkim ścian jakąś farbą. Więc może być to dom naprawdę na pokolenia, a nie na chwilę. Tutaj na następnym zdjęciu możecie zobaczyć niektóre z połączeń, które stosuje się w takim timber framingu. Na tym zdjęciu widzimy piękną konstrukcję mojego przyjaciela z Francji, który odbudowuje zniszczony dom. Zaraz na następnym zdjęciu będzie łatwiej widoczna ta ściana, która jest po lewej stronie. Jak pięknie te zastrzały zostały ułożone w kształt serca. To wszystko będzie widoczne w domu, więc efekt jest po prostu niesamowity. Tu widzimy pięknie wykonane sklepienie w dachu, gdzie trzy belki łączą się i tworzą piękny kształt wewnątrz. To jest jeden z najpiękniejszych budynków, jakie widziałem. Jest to muzeum w Stafford. Wszystkie te śmieszne kształty nie są malowane. Są to wszystko belki wycinane do takiego kształtu i wszystkie łączone na kołki. Na następnych zdjęciach będzie można zobaczyć na zbliżeniach, jak ogromna praca została wykonana, żeby uzyskać taki efekt. Jest to po prostu piorunujące. Widok czegoś takiego, no coś pięknego. Tu możemy zobaczyć, że wszystkie te belki zostały łączone na podwójne kołki. Coś pięknego. No po prostu niesamowita robota. Tu możemy zobaczyć wnętrze już wykończonych domów typu timber frame. Są to piękne wnętrza, mogą być drewniane, mogą być standardowo wykonane. Lecz zostawienie tego pięknego drewna uważam, że robi robotę, szczególnie jeżeli jest użyte ładne drewno typu oak albo coś, ten deseń, twarde drewno, no to konstrukcje są po prostu przepiękne. Też każde drewno uważam wygląda pięknie. Jeżeli zostanie taka konstrukcja ładnie wykonana, to po prostu będziemy się tym cieszyli my przez całe życie i wszyscy następni, którzy będą tu mieszkali w tym domu, bo tak jak mówię, są to domy wykonywane na pokolenia. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że będziemy budować takie domy w Polsce. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało proszę zadawajcie pytania pod wideo. Pozdrawiam serdecznie. Hejka.